Mówi się, że ludzi dzielimy na miłośników kotów oraz tych poszkodowanych przez los. Na spotkaniu autorskim organizowanym przez Małgorzatę Biegańską-Hendryk można było nauczyć się obchodzić z kotami i wysłuchać historii z życia człowieka i kota. Nasz najstarszy kot trafił do naszego domu, a potem to już tak poszło lawinowo, bo tak jest takie porzekadło internetowe, że koty są jak chipsy i nigdy się nie kończy na jednym. I w naszym przypadku też było tak, że nie skończyło się na jednym, bo najpierw właśnie był ten pierwszy, który w tej chwili już jest naprawdę staruszkiem nastoletnim, potem doszedł drugi, jego 2 lata młodszy kolega, a Stefan jest trzecim kotem w naszym domu, ale tak naprawdę pierwszym moim. Nie zabraniajmy kotu bycia kotem, bo często ludzie chcą wziąć kota, ale mają co do niego bardzo wysokie wymagania. To znaczy, że ten kot ma spać w nocy, nie skakać po blatach, nie drapać krzeseł, nie wchodzić na okno, nie wyciągać rzeczy z miejsca, gdzie ktoś sobie te rzeczy pochował, nie kraść szynki z kanapki i w ogóle ma być grzeczny, miły i spać na sofie. Więc jeśli ktoś ma takie wymagania w stosunku do kota, to ja proponuję, żeby jednak skupił się na pluszaku, bo pluszak owszem, tutaj podoła. Naprawdę ludzie czasami zapominają o tym, że zwierzęta mają swoje gatunkowe potrzeby i uważam, że bardzo ważne jest to, żeby najpierw te potrzeby poznać, a dopiero potem się zastanowić, czy naprawdę takie zwierzę chcemy. Dlaczego koty są takie złośliwe? A może to tylko stereotypy? Posłuchajmy eksperta. Kot się komunikuje, daje nam znać o pewnych kwestiach, ale robi to w taki sposób, że nam to nie odpowiada. I my nie skupiamy się na przekazie, tylko na jego formie. A ponieważ forma jest dla nas niemiła, to mówimy, ha, on jest złośliwy, on chce, żeby nam było źle. To nie jest prawdą. Prawdą jest to, że trzeba się skupić na tej warstwie, co kot próbuje nam powiedzieć, a nie jak nam próbuje powiedzieć. Bo to, jak nam próbuje powiedzieć, będzie niemiłe. Głównie dlatego, że to będzie silny przekaz i on próbuje od nas uzyskać efekt, uzyskać odpowiedź. My nie dajemy odpowiedzi, tylko wkurzamy się na kota, a to zupełnie nie ma sensu. Chyba trzeba po prostu dobrze obserwować, my chyba najlepiej znamy jakby swoje zwierzęta i swoje koty, no i jak widzimy, że coś jest jakby nietypowego, innego, no to wtedy warto się zainteresować po prostu, czy jest potrzebna jakaś pomoc, właśnie czy behawiorysty, czy właśnie weterynarza, nie? Spotkanie okazało się być niezwykle cenne zarówno dla tych, którzy zaczynają opiekę nad kotem, ale również wprawionych posiadaczy futrzaków.